papież Franciszek ukochany nam zakazał mszy trydenckiej w czasach obowiązywania jeszcze Summorum Pontificum, gdzie to było znacznie łatwiejsze, ale mimo to nie było to łatwe. Bardzo wielu proboszczów niestety nie chciało się na to zgodzić. Pamiętaj, trzeba, że na wasz ślub część waszej rodziny i znajomych pójdzie po raz pierwszy na mszę trydencką. Chcieliśmy też, żeby ta msza wyraźnie pokazywała, czym różni się msza tradycyjna. Chcieliśmy, żeby stół został wyniesiony na naszą liturgię. I to był główny problem. Nam zależało na tym, żeby ten kościół w ogóle nie był zdewastowany po Soborze Watykańskim II. Kamerzyści skupiają się na pierdołach tak naprawdę, rzeczach, które nie mają znaczenia. Czyli pokazują, nie wiem, jak się panna młoda śmieje. Małżonkowie są elementem całego tego obrazu, a nie jakby głównym planem obiektem, całości. Tak. No. Czy potrafią tam już głowę do tego, do tabernakulum wkładać, żeby zrobić zdjęcie idealne parze młodej. W trakcie przeistoczenia, czy coś takiego, że Alleluja ze Shreka, czy granie na gitarze, to nie wchodzi w grę, tak? Cześć, witamy Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty, ja jestem Natalia. A ja jestem Ludwik. I dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o przygotowaniach do ślubu, dlatego że były już do nas takie pytania na temat tego, jak zorganizować liturgię trydencką i też takich spraw trochę innych, organizacyjnych, takich bardziej świeckich. Ale zanim zaczniemy, to zapraszamy Cię do zasubskrybowania naszego kanału. I do kliknięcia w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z wszystkimi naszymi aktywnościami. Dlatego, że jeżeli klikniecie w dzwoneczek, no to będziecie na bieżąco, ponieważ YouTube będzie Wam wysyłał powiadomienia o każdym naszym kolejnym filmie i nic nie przegapicie. No i zachęcamy oczywiście do ładowania łapy w górę i do komentowania. Zapraszamy też na naszego Patronite'a, gdzie możecie nas wesprzeć, jeśli mielibyście taką ochotę. Są tam wypisane wszystkie progi. Oczywiście wsparcie jest zupełnie dobrowolne i tutaj jakby nikogo nie przymuszamy. Tak, jak w kapitalizmie, wszystko dobrowolne, bo dużo praca jest przymusowa. Bo bez niej się umrze, ale trudno. Wsparcie jest zupełnie dobrowolne. Jeżeli ktoś chce, to może wesprzeć. Nie będziemy tutaj różnicować widzów na tych, którzy wspierają, którzy nie wspierają nigdy. Treści nie będzie... tak będą się pojawiać. Tak. Nie będzie żadnych ekskluzywnych treści dla wspierających. To jest jakby stuprocentowo wasze wsparcie naszej pracy, które możecie nam okazać lub nie musicie, bo mogą być różne sytuacje, wiadomo. I też jakby pamiętać, że jedynym benefitem z tego wspierania jest to, że po prostu co miesiąc będziecie uczestniczyć w takim konkursie, kto wygra naszą paczkę, taką niespodziankę dla widzów, tak? To tak. Tylko to. Ale jeżeli chodzi o treści na kanale, to się nic kompletnie nie zmienia. Tak. I jeszcze zanim zaczniemy, to przypominamy oczywiście, że w wydawnictwie Freedom możecie, robiąc zakupy, uzyskać rabat w wysokości 10%, korzystając z kodu Tradycja. Dzisiaj, jako że w wiadomościach czy w komentarzach dostawaliśmy wiele pytań na temat tego, jak zorganizować ślub trydencki, i też na tle tego, że jakby wiemy, że papież Franciszek nas uraczył swoim dokumentem Traditionis Custodes, który nam bardzo ułatwia życie w celu walki obrony tradycji, tak jak on to nazwał. Chcielibyśmy Wam powiedzieć, jakie dzisiaj są szanse na zorganizowanie ślubu trydenckiego i też opowiedzieć o tym, jakie nas trudności spotykały, gdzie my to jeszcze organizowaliśmy przed Traditionis Custodes, czyli w czasach obowiązywania jeszcze Summorum Pontificum, gdzie to było znacznie łatwiejsze, ale mimo to nie było to łatwe, tak? Więc no zacznijmy może od tego, bo powiemy Wam, jak my organizowaliśmy nasz ślub i z tego wyjdą też pewne praktyczne porady dla Was, które możecie zaaplikować do swojej aktualnej organizacji ślubu. Natomiast potem damy Wam takie rady na tle dzisiejszych współczesnych przepisów, tak? Co możecie robić dzisiaj, żeby było Wam łatwiej zorganizować ślub, chociaż nie jest to łatwe. Abyście go chcieli zorganizować w jakimś konkretnym kościele na przykład, bo wiadomo, jak to bywa, gdzie jest na przykład ołtarz tradycyjny, gdzie jest możliwość na przykład pewnej aranżacji kościoła pod mszę trydencką. Niektórzy też chcą po prostu w swoich parafiach organizować. No tak, dokładnie. To generalnie mam nadzieję, że nasze porady będą dla Was przydatne. Zacznijmy najpierw od opowiedzenia, jak my organizowaliśmy nasz ślub, tak? No na pewno, jeśli o nas chodzi, mieliśmy szereg warunków, które bardzo chcieliśmy spełnić, żeby nasza liturgia ślubna spełniała. Czyli po pierwsze, żeby kościół był dostosowany do liturgii tradycyjnej. Czyli chcieliśmy, żeby liturgia odbywała się przy ołtarzu tradycyjnym, a nie przy tym takim stole, ołtarzu posoborowym, który jest stołem, tak? No. Żeby było to bardziej jak uczta niż jak ofiara. No, dokładnie. Oczywiście taka msza też byłaby ważna i tak dalej, no ale nie powinno tak być tradycyjnie, tak? Ołtarz zawsze był przy ścianie, znaczy nie zawsze, ale... Nie, no, w naszej tradycji się tak rozwinęło, tak, że ołtarze są przy ścianie. Tak jest.
zastawą ołtarzową i tak dalej. To jest generalnie układ naszej liturgii dostosowany również do tej architektury. Dlatego nam zależało na tym, żeby to tak wyglądało, jak powinno, ponieważ no, chcieliśmy, żeby ta nasza msza była faktycznie jak najbliżej tej mszy przedsoborowej, taka jaka ona faktycznie była. Tak, zarówno ze względu na samą swoją treść, jak i ze względu na walory dydaktyczne. Tak, dla osób, które tam przychodzą. Tak, tak. Bo pamiętaj, trzeba, że na wasz ślub część waszej rodziny i znajomych pójdzie po raz pierwszy na mszę trydencką. I my chcieliśmy, po pierwsze, wiadomo, zrobić tę mszę na chwałę Bożą, bo to jest pierwszy cel mszy, najważniejszy. Czyli żeby ona oddawała tę chwałę Panu Bogu tak najlepiej, jak to możemy zorganizować, na nasze możliwości. To jest raz. A dwa, chcieliśmy też, żeby ta msza była wyraźnie pokazywała tym ludziom, którzy po raz pierwszy na nią przyjdą, czym różni się msza tradycyjna i jakie są jej walory. Bo oni tak naprawdę, to jest ich pierwsze wrażenie co do tej mszy, tak? I to jest bardzo istotne też. Tak, a nie zapominajmy, że pierwsze wrażenie jest zawsze najbardziej zapamiętywalne. Tak. Dlatego też właśnie nam zależało na tym, żeby ołtarz był tradycyjny przy stole i tak, znaczy przy stole, stołu, żeby nie było, żeby był to ołtarz przy ścianie. I drugi warunek, jaki chcieliśmy, żeby był spełniony, i to jest trudniejsze do zorganizowania, to jest to, żeby proboszcz danej parafii pozwolił nam wynieść stół. Tak, dlatego żeby stół nie przysłaniał tej ofiary, która składa się przy ołtarzu. Będziemy mówić roboczo stół, wiadomo, że to też jest ołtarz, tylko ołtarz w kształcie stołu, więc będziemy mówić stół, żeby było szybciej i prościej. Chcieliśmy, żeby stół został wyniesiony na naszą liturgię. I to był główny problem. Dlatego, że bardzo wielu proboszczów niestety nie chciało się na to zgodzić. No tak, i tutaj jakby szukaliśmy tego kościoła bardzo długo i odzwanialiśmy większość kościołów. Właśnie, bo to jeszcze ważne. Organizowaliśmy ślub w czasie COVID-a. Na początku sam COVID-a, właśnie, to też istotna informacja. To był 2020 rok. My się za organizację wzięliśmy w marcu, gdzieś mniej więcej kwietniu, coś takiego. No tak. A ślub mieliśmy w czerwcu. Tak, i najpierw chcieliśmy robić tak, żeby jeździć do kościołów i pytać w zakrystii. Ale nie było takiej możliwości, dlatego że do pierwszego kościoła, do którego pojechałam, był to kościół sióstr Wizytek w Warszawie, nie mogłam się tam dostać, dlatego właśnie z powodu tego COVID-a. I już uznaliśmy od tego momentu, że po prostu będziemy wszędzie dzwonić. I tak samo było w większości parafii, że organizatorzy, tam parafialni księża, wikariusze i zakrystianie, czy tak się mówi, nie wiem, woleli, żeby się kontaktować z nimi telefonicznie. Więc zaczęliśmy poszukiwać kościoła telefonicznie. This is where the fun begins. No. I się zaczęła zabawa. Tak. Procedura wyglądała mniej więcej w ten sposób, że szukaliśmy wszystkich kościołów na Google. Sprawdzaliśmy sobie tradycyjnie wybudowane stare kościoły, znaczy, przedsoborowie. Zaczęliśmy od tego najpierw, że wpisaliśmy po prostu w Google Maps kościół katolicki. Tak. Później sprawdzaliśmy, które z tych kościołów, które nam wyskoczyły, były wybudowane w czasach przedsoborowych. Chyba? No tak, tak, bo to już nam eliminowało te kościoły, które są budowane po soborze, bo wiadomo, że one nie mają tradycyjnego układu, tak? I to jest oczywiste. A później sprawdzaliśmy zdjęcia tych kościołów, które nam zostały, tak? Wpisaliśmy w Google Grafika, tak. w które kościoły mają zachowane tradycyjną architekturę. Tak. Które są jak najmniej zdewastowane po Soborze Watykańskim. Nam zależało na tym, żeby ten kościół w ogóle nie był zdewastowany po Soborze Watykańskim drugim, a wiadomo, że w kościołach tak, usuwano ołtarze tradycyjne spod ściany, usuwano często też nastawy ołtarzowe, stawiano stoły, ambonki, te małe stoły Słowa Bożego, czy jak to się tam mówi, usuwano balaski i tak dalej. Nam zależało na tym, żeby te wszystkie elementy były. Dlatego też oglądaliśmy zdjęcia tych kościołów po kolei i sprawdzaliśmy je pod tym kątem, czy jest ołtarz przy ścianie, czy jest stół możliwy do wyniesienia, czy nie jest przytwierdzony do ziemi, jakiś kamienny, nie wiadomo co. I sprawdzaliśmy, czy są balaski. Ja zapisywałam wszystkie te kościoły. Tak. Później wchodziłam na strony tych parafii, żeby sprawdzić, kiedy jest czynna kancelaria, żeby tam zadzwonić. Wpisywałam sobie godziny, w jakich godzinach jest czynna kancelaria i tak po kolei wszystkie kościoły były obdzwaniane. No i obdzwoniliśmy tych kościołów naprawdę, naprawdę dużo, tak? Nie powiem ile, ale odzwoniliśmy wszystkie kościoły tak naprawdę z diecezji warszawskiej, warszawsko-praskiej. Też tej po lewej stronie, łowickiej chyba. Tak. Troszeczkę też na wschód, no, tak? Na wschód? Na wschód. Troszeczkę obdzwoniliśmy tam, w każdym razie jeszcze obdzwoniliśmy dookoła troszeczkę kościołów, aż ostatecznie wylądowaliśmy w diecezji łódzkiej. Tak. W Piotrkowie Trybunalskim. Dlatego, że dopiero tam
po pierwsze, znaleźliśmy kapłana, który był przychylnie nastawiony do mszy trydenckiej, bo, co istotne, bardzo wielu księży, do których dzwoniłam, bo to głównie ja dzwoniłam, Ludwik wtedy pracował, to po prostu wielu proboszczów było bardzo nieprzychylnie nastawionych do mszy trydenckiej od samego początku. I niektórzy reagowali nawet strachem. Tak, mówili, że to w ogóle jest zakazane, że tego nie można organizować, tak. Że oni muszą się zapytać biskupa, czy to w ogóle jest możliwe. A, w ogóle gdzieś tam jeden tak, biskup tak. Nam w ogóle, jeden ksiądz nam powiedział, że biskup w ogóle w całej diecezji zabronił ślubu trydencki. Tak. To było niezgodne z prawem ówcześnie panującym. Tak. Niektórzy księża byli, proboszczowie, byli nastawieni w taki sposób, że mimo, że jest zakaz odgórny, przynajmniej w ich mniemaniu, że jest zakaz odgórny tej mszy trydenckiej, no to mogą nam pomóc, ale związało się z tym dużo papierologii, żeby pisać jakieś tam podania do biskupów, nie wiadomo co robić, nie wiadomo ile czasu by to też trwało i tak dalej, tak? Czyli generalnie też niektórzy księża byli po prostu skorzy do pomocy, ale wiedzieli, że wiąże się z tym bardzo dużo zawiłych procedur. Formalności, tak? Takich, które niekoniecznie mogą być przyjemne. Dlatego no, finalnie już skracając, wylądowaliśmy w Piotrkowie Trybunalskim, tam ksiądz był bardzo przychylny. Ta po pierwsze msza się trydencka była odprawiana w twarze piotrkowskiej. W pewnym momencie po prostu zaczęliśmy szukać kościołów, gdzie odprawia się msza trydencka, bo wiadomo, że w takich kościołach po prostu proboszczowie będą już obeznani z tym, czym jest liturgia trydencka, jakie są jej warunki prawne i na czym, no, generalnie z czym to się je. Tak. No i tam ksiądz się okazał bardzo jakby taki otwarty na to, co mówimy. Nie robił tak naprawdę z niczym praktycznie problemów. Tak. I tu trzeba przyznać, że naprawdę bardzo dobrze się zachował względem nas. I byliśmy bardzo z tego zadowoleni. Dlatego pomimo, że to jest bardzo daleko teoretycznie od nas, bo my mieszkamy pod Warszawą, a Piotrków Trybunalski, no to nie wiem ile to jest kilometrów, prawie 200 kilometrów od nas, 100 parę na pewno, 150 na pewno od nas, no to zdecydowaliśmy się jednak, że tam zorganizujemy się, pomimo, że nigdy nawet tam nie byliśmy wcześniej. Tak. Ale widzieliśmy zdjęcia, uznaliśmy, że wszystko jest tak jak należy. Proboszcz był bardzo uprzejmy, skory do pomocy i tak dalej. I tam zdecydowaliśmy się zorganizować. Tak. No i następnym krokiem, jak już mieliśmy kościół, to mogliśmy zacząć organizować sam ślub. A organizacja samego ślubu to też nie jest, trzeba pamiętać, że to nie jest tak jak pójście do parafii swojej organizacja w nowym rycie, że mówimy, chcemy ślub na ten termin, ksiądz mówi, okej, dajemy pieniądze i wszystko załatwione. Tylko tak, mamy kościół, ale nie mamy ani księdza, nie mamy ani śpiewu, ani służby liturgicznej, nie mamy szat liturgicznych, nie mamy całych paramentów, które są potrzebne przy ołtarzu i tak dalej. Nie mamy nic, więc mamy tylko kościół. I dalsza cała organizacja opierała się na znalezieniu najpierw księdza, później chcieliśmy mszę uroczystą, więc diakona, subdiakona, czy z kolejnych dwóch księży. No i też służby liturgicznej, które musiały być przynajmniej 4 osoby, tak? Tak. Oczywiście wszystko sami organizowaliśmy. Oczywiście tam dużo osób nam pomogło, za co im bardzo dziękujemy za tę pomoc, bo to jest duża pomoc w sytuacji, gdzie masz naprawdę dużo pracy do wykonania, żeby taki ślub zorganizować. No to pomoc jakichś dodatkowych osób jest bardzo potrzebna, tak? Więc co do służby liturgicznej, no znaleźliśmy powiedzmy takich znajomych, którzy nam pomogli w tej kwestii, no i dzięki temu oni nam zorganizowali tak naprawdę służbę liturgiczną. Tak. To tak. Co do księdza, no to chcieliśmy oczywiście księdza Psianocha, którym byliśmy na pielgrzymce i którego no, znacie pewnie i tak dalej, to nie będziemy o nim opowiadać, który też jakby bez problemu się zgodził, żeby nam Tak, ze znalezieniem księdza, który będzie, ze znalezieniem generalnie osób do roli diakona i subdiakona już nie było tak łatwo. No, to co było trochę zabawy. Tak, to też trzeba było obdzwaniać wszystkich tradycyjnych znanych księży. Tak. Wielu księżom niektórym nie pasował termin, chociaż staraliśmy się wybrać już taki, żeby był po prostu jak najbardziej najłatwiejszy dla każdego do zorganizowania. No tak, to był środek tygodnia. Tak, to był wtorek. Tak. Bo w sobotę to by nie było szans nawet tego zorganizować. To jest niemożliwe po prostu. Dokładnie. Obdzwanialiśmy wielu też księży właśnie tradycyjnych, którzy chcieliby pofatygować się do tego Piotrkowa Trybunalskiego, bo to jednak też jest kawałek drogi od wielu z nich, tam gdzie sprawują posługę. I ostatecznie zgodził się ksiądz, który sprawował wtedy posługę w Częstochowie. To nie było tak daleko od Piotrkowa, to jeszcze jest szczęśliwe. A drugi ksiądz to był akurat wtedy z Lubina. Tak. A ksiądz Śniadow z kolei przyjechał z Białegostoku, więc ze wszystkich stron, ale udało nam się zgarnąć tych księży. Więc wyobraźcie sobie, jak to wygląda, że my musimy zorganizować sobie służbę liturgiczną, musimy zorganizować kapłana,
jednego, drugiego, trzeciego, ściągnąć ich w jedno miejsce, w jednym dniu, o jednej godzinie, wszystkich, tak naprawdę, po to, żeby i do kościoła, który sami najpierw musimy znaleźć, żeby taką mszę sobie ślubną zorganizować, i oczywiście ślub. Tak. Tak, bo pamiętać, że ślub i msza to są osobne rzeczy, które się tradycyjne, ale to wiadomo. Dalej, jeśli chodzi o formalności, wtedy było bardzo łatwo. Tak naprawdę. No bo... Wystarczyła zgoda z parafii tak naprawdę, no. Więc poszliśmy do naszej parafii, mieliśmy oczywiście ten wywiad przedślubny, to się robi w parafii u proboszcza, bo zgodnie z prawem kanonicznym to proboszcz udziela ślubu lub może udzielić pozwolenia jakiemuś innemu księdzu, natomiast musi to być z ramienia proboszcza naszego rodzimego, więc byliśmy w naszej parafii, on nam wypisał delegację, że możemy w innej parafii przyjąć ślub, to nie było problemem wtedy. Teraz podejrzewam, że no taką delegację wam wypiszę, ale to przejdziemy już później do jakby organizacji aktualnej, tak? Schodźmy na temat naszego ślubu. I jak mieliśmy to, to jak mieliśmy te formalności kościelne załatwione, kolejną formalnością była formalność państwowa. Czyli udać się do urzędu naszego miasta, wziąć papiery konkordatowe, żeby jakby ksiądz nam potwierdził ślub, tak? Później. No tak. To jest też taka formalność państwowa. I tutaj mamy te formalności. To mamy już prawie wszystko co do mszy, ale nie mamy jeszcze śpiewu. Tak. Bo jak chodzi o szaty liturgiczne i cały ten sprzęt, który jest potrzebny... Z tym pomogli nam bardzo dużo służba liturgiczna. Tak. Oni ogarnęli to tak naprawdę. No tak, więc tutaj mieliśmy to z głowy. Tak naprawdę, bo to, pamiętać trzeba, że to gdzieś umknęło w międzyczasie, ale to ona, z tym nam pomogli, więc tu było ok. Pod tym względem nie musieliśmy się tym zajmować. Pod tym względem generalnie no, nie jest aż tak trudno, dlatego że większość paramentów liturgicznych znajduje się w każdej parafii, co innego szaty tradycyjne. O szaty tradycyjne czasami trzeba się zatroszczyć samodzielnie. Ale no, tak naprawdę no świece, kropidło... No różnie z tymi takim... świecami było, często dobra. Są plastikowe i tak okay. Dalej. Ale akurat to myśmy się o to nie zatroszczyli wcześniej. No, ale to nieważne. Dobra, ale to taki błąd dla... To dla was, tak? Dokładnie, żeby przestrzec, że o świece czasami też trzeba się zatroszczyć. Wcześniej. No. Dlatego, że w niektórych miejscach akurat świec woskowych nie ma, są plastikowe. Tak. A jak chcecie woskowe, tradycyjne, tak jak powinno być, powinno, to trzeba niestety się o to zatroszyć czasami wcześniej. Najlepiej sobie samemu nawet je kupić. Dla swojego spokoju wtedy się ma i tyle. No. Choć oczywiście nie są tanie też, tak? Ale to wiadomo, że niestety życie katolika nie jest łatwe w dzisiejszych czasach. I tutaj mieliśmy to wszystko już zorganizowane. Oczywiście wracamy do tematu. Nie mieliśmy jeszcze śpiewu. Tak. Akurat my wybraliśmy sobie konkretną kompozycję mszalną do śpiewania. Tak, no to była pierwsza msza polifoniczna. Skomponowana w historii, tak? Która jest w całości zachowana. Znaczy nie wiem, czy skomponowana, ale w całości zachowana. Z XIV wieku. I bo chcieliśmy mieć jakby faktycznie taki śpiew tradycyjny na mszy, niekoniecznie taki, jak został wprowadzony w XX wieku przez reformatorów chorału gregoriańskiego, który teraz jest popularny na mszach trydenckich. Chcieliśmy mieć śpiew faktycznie tradycyjny, czyli wybraliśmy mszę średniowieczną. Wybraliśmy też kilka pieśni samodzielnie. Wybraliśmy też psalm, to akurat pomógł nam zespół. Wybraliśmy... Na wyjście. Wybraliśmy kilka pieśni takich tradycyjnych polskich. Znaczy na wyjście też mieliśmy psalm. Na wyjście mieliśmy psalm Kochanowskiego, tak. Tłumaczenia po polsku, a na wyjście mieliśmy psalm po łacinie. Tak. Tak. Więc musieliśmy też po prostu znaleźć chór, który będzie w stanie zaśpiewać po pierwsze tę mszę polifoniczną, a po drugie dostosować się do wszystkich naszych wymagań i który będzie generalnie potrafił zaśpiewać też, który będzie w stanie odnaleźć się na mszy trydenckiej. No, żeby będzie znał układ mszy trydenckiej, żeby nie było wpadek, tak? Oczywiście tam jakieś drobne się zdarzyły, natomiast nie ma znaczenia tak naprawdę. Trzeba znaleźć chór, który zna przebieg mszy trydenckiej i umie zaśpiewać to, co chcecie, żeby on zaśpiewał, tak? Warto też sobie zrobić listę pieśni, które byście chcieli mieć na mszy, taką poradę praktyczną. Tak, warto generalnie... Od początku do końca sobie zaaranżować tę mszę, czy że chcemy mieć na wejście to, czy chcemy mieć organy, czy nie. My nie chcieliśmy mieć organów, bo organy też zostały wprowadzone dopiero później, tak naprawdę w czasach reformacji, zarówno w kościołach protestanckich, jak i katolickich. Oczywiście wcześniej bywały, ale co do zasady to od czasów tak naprawdę późnego renesansu gdzieś tam organy były popularne. Jeśli ktoś jest bardzo drobiazgowy, to warto też sobie przemyśleć, które dokładnie zwrotki jakich pieśni chcecie, żeby były zaśpiewane. Tak, bo my tego nie powiedzieliśmy i tam nie do końca wyszło tak jak wszystko, jak chcieliśmy, ale nie ma znaczenia. Też. Także dobrze sobie zaaranżować całą liturgię, czyli chcemy mieć tak, na wejście coś,
swoje pamiętać trzeba, że na wejście nie ma nic przepisanego, więc można sobie coś dowolnego wybrać. Znaczy wiadomo, że w granicach rozsądku i zgodnie z tradycją, ale to będziesz wiedzieć, jak nasi widzowie, że Aleluja ze Shreka czy granie na gitarze to nie wchodzi w grę, tak? Natomiast to jest oczywiste dla was, mam nadzieję, że nie musimy tego wam ciągle powtarzać. W każdym razie, no, jakąś tradycyjną pieśń na wejście, pamiętać trzeba, że tak, że jest cała ceremonia najpierw zaślubin. Tam głównie są odpowiedzi i hymn do Ducha Świętego, też na hymn do Ducha Świętego, czyli Veni Creator Spiritus, też są różne kompozycje, co my trochę żałowaliśmy, że mieliśmy chorałowy, ten taki popularny, bo tak naprawdę jest bardzo dużo kompozycji różnych kompozytorów z różnych epok, ale niekoniecznie by być może nawet to współgrało z naszą liturgią, która była w takim klimacie mocniej średniowiecznym osadzona, bo jeżeli już wzięli kompozycje renesansowe, które są popularne, to one by pewnie nie pasowały, tak, bo to jest zupełnie co innego. No i dobrze byłoby sobie tak właśnie zaaranżować tę liturgię, co chcemy mieć na Kyrie, jakie Kyrie, jaką glorię i tak dalej. No wiadomo, że części te stałe... No, ofiarowanie jakąś pieśń. Te części zmienne do mszy ślubnej, propria, to prawdopodobnie będą chorałowe, chociaż też są kompozycje pewnie jakieś by się znalazły, by się mocno pogrzebało. No, jak ktoś wybierze kompozycję mszalną jakąś spójną, no to też na stałe będzie miał, nie? No tak, tak, tak. Natomiast zazwyczaj będzie to spójna kompozycja Kyrie, Gloria, Agnus Dei, Sanctus, tak? Znaczy, no w złej kolejności powiedziałem, ale nieważne. No to zazwyczaj jest to z jednej kompozycji, lub czasami na przykład ktoś bierze jedną polifoniczną część, a resztę na przykład chorałowe, też tak bywa. No jest ważne, żeby sobie wszystko to przemyśleć. Też polskie pieśni, jeżeli chcecie gdzieś w środku mszy, czy tam na ofiarowaniu, czy na przykład na komunie, no to warto też wybrać, które chcecie i które zwrotki chcecie i ile tych zwrotek. Tak, to tak wam dopowiemy jeszcze. Tak. A, i jeszcze warto wspomnieć, czy chcecie, żeby Kyrie było zaśpiewane jakby w całości, czyli trzy Kyrie, trzy Chryste i trzy Kyrie, czy chcecie Kyrie, Chryste, Kyrie. Dlatego, że nie wszyscy niekoniecznie muszą to wiedzieć. U nas chór tego nie wiedział i myśmy tego nie powiedzieli, że chcemy całościowo zaśpiewane Kyrie. No, bo to są takie nasze przeoczenia. Człowiek się uczy na błędach. Dobrze, żebyście wy się uczyli na naszych błędach, a nie na swoich. Oczywiście nie był taki wielki problem, dlatego, że no, tak też były śpiewane przed soborem, że było tylko pojedynczo śpiewane Kyrie. Na mszy koronacyjnej ja na 23 tak było, ale to mniejsze. No, generalnie powinno być 3 razy. No. Tak, 3 razy Kyrie, 3 razy Chryste, 3 razy Kyrie. Takie drobne niedopatrzenie. Tak, więc warto na to zwrócić uwagę generalnie. No, my tego nie planowaliśmy też, żeby to tak było, natomiast no, tak to wyszło w praktyce, że nie o wszystkim człowiek pomyśli, bo człowiek jest tylko człowiekiem i czasami jak ktoś pierwszy raz organizuje, no to nie, jakieś niedopowiedzenia się zdarzą. Tak, ale wy uczcie się na naszych błędach po prostu, tak? No i tak naprawdę, jeżeli macie już chór, który to wszystko wam zaśpiewa, co wy chcecie, to macie tak naprawdę chyba zorganizowaną mszę, tak? No wiadomo, że tam trzeba zaprosić rodzinę i tak dalej. No to już tam takie... To są takie rzeczy, które każdy wie. Tak. A ty z tych spraw trydenckich, to chyba jest tak naprawdę wszystko. Tak. Miejmy nadzieję, że czegoś nie powinniśmy pamiętać. Trzeba, że my to mówimy też z głowy, więc czasami po prostu o czymś zapomnimy, coś nam się później przypomni i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że nic nie zapomnieliśmy. Tak też mi się zdaje. No to przejdźmy do tego, jak to jest dzisiaj. No dzisiaj na pewno jest trudniej. No dzisiaj jest zdecydowanie trudniej, bo jak wiemy, nasz papież Franciszek ukochany nam zakazał mszy trydenckiej co do zasady i zakazał sprawowania sakramentów w tradycyjnym rycie. Jakie mamy szanse? Szanse mamy takie, że wiemy, że Bractwo Świętego Piotra ma pozwolenie na sprawowanie wszystkich sakramentów w swoich kaplicach, więc jeżeli macie i co za tym idzie prawdopodobnie znaczy ja wiem, że na pewno nie będzie z tym problemu, ale mówię o samych jakby prawnych zależnościach, to i prawdopodobnie Instytut Dobrego Pasterza też nie powinien mieć z tym problemów. Wiem, że księża z Instytutu Dobrego Pasterza i tak bez problemu wam odprawią, bo nie będą sobie z tego robić problemów sami, ale mówię co do zasad prawnych. Prawdopodobnie i oni też nie powinni mieć problemów prawnych. A co do zasady w kościołach parafialnych msza trydencka jest zabroniona. Chociaż też jakby są od tego wyjątki. Zależy tutaj raczej głównie, zależy to od uprzejmości proboszcza. Albo biskupa. Albo biskupa. No tak, bo czasami biskupi też są przychylni wobec tej mszy trydenckiej i nie robią problemu całej diecezji, tak? W Warszawie jest z tym łagodnie. Tak. Co innego w Krakowie. Albo na Pradze. W warszawsko-praskiej. No. Jest znacznie trudniej. W Warszawie jest to stosunkowo łatwe. Kolejną zasadą, o której trzeba pamiętać, musicie się zorientować, jak jest u was diecezji, bo to jest ciężki temat. Tak więc to jest dużo trudniejsze, bo tak jak my szukaliśmy kościoła i tak dalej, to my mieliśmy pełną swobodę, a wy macie jeszcze dodatkowe, jeżeli organizujecie teraz ślub, macie dodatkowe trudności związane właśnie z tymi
karygodnymi przepisami, jak tak, są teraz. Więc to jest jedno, że papież Franciszek zakazał de facto mszy trydenckiej, a druga kwestia to jest to, w jaki sposób poszczególni biskupi do tego podchodzą. Jak wprowadzają to w życie, tak, te postanowienia, bo jeżeli to wprowadzają zgodnie z duchem prawa, a nie z literą, to bywa z tym różnie i tu musicie się zorientować, jak jest u was. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że księża, co do zasady, jak chodzi o przepisy, aktualnie panujące przepisy, którzy sprawują nową liturgię na przykład i równocześnie liturgię tradycyjną, to nie mogą tego samego dnia sprawować drugiej mszy, jakby w rycie tradycyjnym. Mogą tylko jedną nową, nie mogą drugiej jako tradycyjnej sprawować. Więc to jest kolejny problem, który się tu pojawił, chyba że to jest święto nakazane. Tak mówią aktualne przepisy. Więc to jest kolejny problem, który się pojawił. Tutaj, no niestety, trzeba wam powiedzieć, że musicie być może pewne rzeczy załatwiać po cichu. Jeśli macie zaufanego kapłana, który jest przychylnym mszy trydenckiej i rozumie problem, jaki powstał w Kościele generalnie i po Soborze, i problem z tradycją in custodes, to on wam pomoże to zorganizować tak, żeby po prostu nikt z góry za bardzo się o tym nie dowiedział. I żeby się nie przyczepił. No. Jeżeli jest miejsce, kolejna rzecz, jeżeli jest miejsce, w którym ktoś wam też pozwoli zorganizować ślub, no to w takim miejscu i z takim księdzem raczej nie powinno być z tym problemu, tak? Natomiast są księża, którzy bardzo drobiazgowo przestrzegają tych przepisów, zgodnie z literą prawa, i wtedy to jest problem. Więc musicie się zorientować po prostu, jaki jest wasz ksiądz, jeżeli nie macie tradycyjnego instytutu. Bo jak macie tradycyjny instytut, czy IBP, czy FSSP, to nie ma problemu. To oni wam pomogą z tą organizacją, na pewno. Natomiast jeżeli nie macie tradycyjnego instytutu i nie macie księdza, który stale odprawia mszę, bo ma indult na to aktualnie, tak? Tak, czyli ksiądz, który prowadzi tradycyjne duszpasterstwo. Tak jak na przykład ojciec Krzysztof w Warszawie. Tak, na to on będzie raczej traktowany tak samo jak księża z tradycyjnych instytutów. Tak. Ale macie księdza, który na przykład sprawuje nową mszę i mszę trydencką i chcecie, żeby on wam błogosławił, no to wtedy musicie to robić tak, jak mówimy. Musicie, najlepiej jak znacie tego księdza i jesteście w stanie się z nim dogadać i jesteście w stanie znaleźć miejsce, gdzie chcecie to zorganizować, wtedy nie powinno być problemu. Ale jeżeli ksiądz jest bardzo drobiazgowy w tych przepisach, no to niestety jest problem. Tak? Wtedy najlepiej albo faktycznie, tak jak my, zorganizować mszę daleko. Dzisiaj już nie jest tak swobodne, tylko na przykład pojechać do tradycyjnego instytutu, czy do Białegostoku, czy jakieś inne miejsce, gdzie jest faktycznie takie tradycyjne duszpasterstwo, które faktycznie jest tradycyjne, i tam to zorganizować, to będzie znacznie łatwiejsze. No albo, no ciężko, tak, inaczej będzie. Tak, to jest chyba najłatwiejsze rozwiązanie na ten moment. No niestety tak. A generalnie jeszcze myślę, że warto dopowiedzieć, że... Generalnie myślę, że warto też dopowiedzieć, że jeśli chcemy uderzać do jakichś parafii konkretnych, gdzie upatrzyliśmy sobie właśnie kościół, to najpierw chyba polecałabym uderzyć do jakiegoś kapłana tradycyjnego, który nam chcemy, żeby odprawił tę mszę, i później z pomocą, na przykład za pośrednictwem tego kapłana, do proboszcza danej parafii. Dlatego, że no łatwiej księdza przekona jednak drugi ksiądz. No i oni tam między sobą się inaczej dogadają niż z kimś, to losowo sobie dzwoni, tak? Bo tak. Ksiądz nawet nie wie, czy to nie jest może kontrola jakaś z kurii, no właśnie. Cokolwiek, tak? Bo w tych czasach różnie bywa. Bo takie rzeczy też się zdarzają i nawet też zdarza się tak, że pewni nadgorliwi tradycjonaliści, w cudzysłowie, potrafią kontrolować inne ośrodki tradycji, czy tam jest wszystko zgodnie z literą prawa, bo litera prawa jest bezwzględna dla nich. No tak, tak. Bo dla ich sumienia im mówi, że oni muszą dbać o przepisy liturgiczne, czy przepisy tradycyjnych kustodec jako coś najważniejszego, tak? Mhm. Więc też trzeba na to uważać, bo księża mogą wam nie ufać, ale jak przyjdzie do nich drugi ksiądz, to jest troszkę co innego. Tak, tak, tak. Więc warto w ten sposób zrobić, a to na pewno oszczędzi wam też niepotrzebnych... komplikacji. Tak. A jak są tacy księża, którzy wam chętnie pomogą, no to nie będziecie mieć z tym problemu, tak? To już kwestia dogadania się dalej. Natomiast te rzeczy, które my mieliśmy, wy możecie powiedzieć, jakby co do organizacji samego śpiewu, służby i tak dalej, z tym to nie powinno być problemu, ale te rzeczy wynikające z tradycyjnych kustodów, no to już jest bardziej skomplikowana sprawa i macie utrudnione zadanie jeszcze bardziej niż my mieliśmy, chociaż my też nie mieliśmy łatwego zadania. Tak? Ale szczerze, to teraz sobie już nie wyobrażam, jak to wszystko ogarnąć. Musielibyśmy jechać do tradycyjnego instytutu, nie możesz sobie wybrać kościoła takiego, jaki chcesz. Niestety, więc jesteś skazany na pewne rzeczy. To macie. No więc tak naprawdę, no współczujemy wam, że macie trudniej niż my. Natomiast od kogo Pan Bóg więcej wymaga, temu więcej odda. Też prawda.
A jakbyście kiedyś potrzebowali jakiejś wskazówek albo pomocy w jakiejś kwestii, to zawsze możecie do nas napisać prywatnie też, to chętnie. Napiszcie na maila generalnie, tak. Na maila, bo my na maile najczęściej odpowiadamy, no tak. A adres mailowy macie w opisie. Jeszcze z takich, powiedzmy, może bardziej praktycznych porad już poza samą liturgią, to jak wiecie, jak nie wiecie, to wam mówimy. Pierwszym filmem na naszym kanale jest nasz ślub i też jakby trzeba pamiętać, że nakręcenie ślubu trydenckiego to jest zupełnie co innego niż nakręcenie ślubu współczesnego, sposoborowego, bo na tych sposoborowych nagraniach, jak sobie obejrzycie, to ci kamerzyści skupiają się na pierdołach tak naprawdę, rzeczach, które nie mają znaczenia. Czyli pokazują, nie wiem, jakaś panna młoda śmieje, jakiś tam montaż robią, zawiły dynamiczne sceny, jakieś, które w ogóle nie współgrają, tak, z liturgią tradycyjną. I bardzo często skupiają się w ogóle też na samych ludziach, tak, a zupełnie, kompletnie nie skupiają się na tym, co się dzieje przy ołtarzu, czyli na tym, co tak naprawdę najważniejsze. I też jakby nie skupiają się na samym sednie tej liturgii, czy sakramentu, czy liturgii mszy świętej. Zresztą to samo fotografowie współcześni, tak, umówmy się. No tak, 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 to mówimy też o tym. Więc warto sobie znaleźć kamerzystę, czy fotografa, który zna ryt tradycyjny. Tak, który jest już jakkolwiek obeznany z mszą trydencką, który rozumie, że niekoniecznie ma robić tylko zdjęcia ludzi, ale ma uchwycić całość ceremonii, czyli liturgię kapłanów, tak? Znaczy kapłana i subdiakona i diakona, jeśli macie uroczystą służbę liturgiczną, chór ewentualnie też warto zawsze uchwycić, i że małżonkowie są elementem całego tego obrazu, a nie jakby głównym planem obiektem całości. Tak. No, to też bardzo często taki przeciętny fotograf czy przeciętny filmowiec nie będzie tego wiedział, będzie myślał, że wy chcecie mieć jakieś emocjonalne swoje pamiątki, a my tego nie chcieliśmy, dlatego polecamy wam zarówno naszego fotografa i naszego filmowca. Nasz fotograf nazywał się Jakub Piasecki, który jest dobrze obeznany z liturgią tradycyjną i chyba nawet na nią uczęszczał, ile się orientuje. Tak, dobrze. Chyba tak. Bardzo, bardzo dobra współpraca. Bardzo miły pan, nawet zdjęcia też jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak, więc. Tak. Także tego fotografa bardzo polecamy. I filmowiec nazywał się Piotr Kędziora. Tak, no to jeszcze obeznany z tradycyjną liturgią. Chyba nawet kręcił relacje z arcybiskupem Brandy, chyba też, tak. Ale generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z filmu, jak i ze zdjęć, bo są takie właśnie, jakbyśmy chcieli, czyli nie pokazujące tylko nas na zbliżeniach i że niewiele widać ceremonii, tylko pokazują w odpowiedniej hierarchii ceremonię i nas jako element tej ceremonii pomniejszy. Tak. Czasami oczywiście mamy takie zdjęcia wspólne faktycznie, bo to też jest potrzebne wam na pamiątkę i tak dalej, ale... A żeby nie skupiać się po prostu tak obsesyjnie tylko na tym. Tak. Co tak. Jest niestety tendencją bardzo wielu współczesnych filmowców i fotografów. Tak. Warto też, i to jest bardzo istotne, i warto też jeszcze tak dodatkowo chciałem dopowiedzieć, filmowcowi zaznaczyć, że śpiew będzie bez użycia mikrofonów i bez użycia nagłośnienia, tak? Bo wtedy troszeczkę inaczej się ten dźwięk nagrywa. Tak, właśnie filmowiec, kiedy z nami ustalał rozkład mikrofonów, to nie wziął tego pod uwagę i dopiero myśmy powiedzieli, że śpiew będzie bez głośników i że chcemy mieć oddzielny mikrofon na chór. Tak, 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 bo to jest też ważne, bo jak jest śpiew z głośników, to jest jedno źródło dźwięku i to jest łatwo nagrać. A jeżeli to jest śpiew taki, powiedzmy, bez nagłośnienia, czyli tak jak tradycyjnie powinno się śpiewać, zarówno kapłan śpiewa bez nagłośnienia, jak i chór, i diakon, i subdiakon też, no to wtedy to jest zupełnie inny rozstaw dźwięku potrzebny, tak, inny rozstaw mikrofonów do tego. Także to warto też ustalić wcześniej z filmowcem, tak? Też jest dodatek, że właśnie ci filmowcy i fotografowie, którzy znają mszę trydencką, to wiedzą też przy okazji, jak się zachować na mszy. No tak, nie będą wchodzić do prezbiterium sobie tam, tak, biegać na środku, kiedy nie trzeba i tak dalej. Wiadomo, że... Przyklękną tam, gdzie tak. jak dadzą radę. Wiadomo. Nie będą się generalnie wtrącać w przebieg liturgii, tak jak to fotografowie czasami potrafią tam już głowę do tego, do tabernakulum wkładać, żeby zrobić zdjęcie idealne parze młodej w trakcie przeistoczenia czy coś takiego. Więc jak będziecie mieli osobę obeznaną z rytem tradycyjnym i z zasadami w ogóle wiary katolickiej, to macie gwarancję, wam połowa problemów. Tak, które mogą być tragiczne dla przebiegu liturgii, jeżeli fotograf będzie nieobeznany i nie będzie wiedział, jak się zachować w świątyni. A co jest powszechne w dzisiejszych czasach, bo na ślubach nowych, no to wiadomo, jakie to jest rozpasanie i samowola robienia wszystkiego, no, tak? Też przy okazji na pewno tacy filmowcy dobrze się ubiorą.
No, nie będą wyglądać jak wujek Janusz na weselu. Jeszcze jak wujek Janusz, to pół biedy, że jak będą wyglądać jak pani jakaś... To widzieliśmy też takie sytuacje, to już nie będziemy mówić. Jak pani, która, nie wiem, na plażę niezbyt przyzwoitym ubraniu by się chciała wybrać. No, dokładnie. Żeby nie mówić mocniejszych słów. No, więc tak, tutaj zdecydowanie osoba obeznana z wiarą katolicką i z rytem tradycyjnym jest bardzo pomocna. Też jako fotograf i filmowiec. Zgadza się. Jeszcze z takich rzeczy praktycznych, poza liturgicznych, chociaż około liturgicznych, też warto sobie, jeżeli byście chcieli mieć takie książeczki dla swojej rodziny. Ujeju, kotek ziewnął i miał równocześnie. Jeżeli byście chcieli mieć jakieś książeczki dla osób, które przyjadą na ślub, to też jest ważne. To warto je sobie wydrukować oczywiście wcześniej, odpowiednio wcześniej, to przemyśleć. My taki schemat tych książeczek mamy, więc jak ktoś by potrzebował, to zawsze możemy się podzielić. W razie czegoś piszcie do nas na maila, tak Misia? W razie czegoś piszcie do nas na maila, my wam ten schemat wyślemy. Dostaliśmy go od swojej koleżanki kiedyś, jakiś czas temu. I on służy też wielu osobom, także myślę, że taki gotowy schemat do wydrukowania możemy wam wysłać też, który tak na pewno jest. Będzie bardzo pomocny dla was, bo to też jest dosyć istotne, myślę, bo osoby, które nie znają przebiegu liturgii, dobrze, żeby miały taki rozkład, co się mniej więcej dzieje, żeby były zorientowane. Nasi na przykład goście mówili, że to było bardzo dobrze tam opisane i raczej się nie pogubili. Oczywiście niektórzy, wiadomo, liturgia tradycyjna nie jest taka łatwa, ale większość osób raczej była w miarę na bieżąco z tym, co się dzieje, tak więc nie było źle pod tym względem. Jeśli też chcecie, żeby na przykład na waszą mszę ślubną kobiety przyszły w zasłoniętych włosach, albo w ogóle jakbyście chcieli podkreślić godność stroju, tak na podczas mszy świętej, to warto też pomyśleć o tym wcześniej i na przykład napisać to już w zaproszeniu, albo dodać jakąś dodatkową karteczkę do zaproszenia z taką informacją napisaną w sposób grzeczny, ale uprzejmy, ale konkretny. Tak, bo my mieliśmy na przykład w zaproszeniu napisane, że jakie zasady stroju. Dokładnie, chyba mieliśmy napisane, że będzie nam bardzo miło, jeśli szanowna pani, i tam imię i nazwisko, uszanuje tradycję, nie pamiętam dokładnie słowa, jak to było, uszanuje Chrystusa. Uszanuje chyba tradycję, zgodnie z którą kobieta na mszy powinna mieć zachrytą głowę, czy tam w świątyni, i zasłoni ją stosownym nakryciem, kapeluszem bądź chustą. Chustą lub kapeluszem, tak. No i mieliśmy taki dodatek w tym, w swoich zaproszeniach. Także nie musicie się tego obawiać. To jest coś, co zostało bardzo ciepło przyjęte przez wszystkie osoby zaproszone. Nawet ludzie się często dopytywali, o co chodzi, więc taki przy okazji element dydaktyczny dla osób, które nie chodzą na mszę trydencką, a chcecie ich zapoznać, na przykład członków swojej rodziny czy znajomych z tradycją. To jest doskonały moment, żeby to zrobić. Więc myślę, że warto. Nikt nie przyjął tego jako jakiś atak czy coś, tylko raczej wszyscy ciepło to przyjęli i nawet byli zainteresowani samym tematem. Tak samo samą liturgią. Jeżeli napisaliśmy zaproszenie, że będzie w tradycyjnym rycie rzymskim, no to ludzie byli bardzo zainteresowani, też często do nas zadawali pytania. My mieliśmy też okazję, żeby paru słowom poopowiadać o tym, więc przy okazji też robicie pewien dobry uczynek, taki dosyć istotny, bo zapoznajecie ludzi z tradycyjną liturgią. Tak. Ze swojej rodziny. Także to też warto zawrzeć w zaproszeniach, żeby osoby wiedziały, z czym się mierzyć, i nie bójcie się dodawać takich rzeczy, bo to nie jest naprawdę nic złego i nic strasznego dla nich, ani dla was też. Tak. A bardzo, bardzo dużym pożytkiem może wyjść finalnie. Ważne, że nigdy nie ma problemu, żeby wszystko po prostu na spokojnie wytłumaczyć. Tak. No, bo my też osobiście rozdawaliśmy zaproszenia, tak więc tak. Bez problemu mogliśmy ze wszystkimi porozmawiać, przynajmniej na ile czas pozwolił, ale generalnie nie bójcie się takich rzeczy, tak? Co do zasady. Tak jest. Mi chyba tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Kot też chce już skończyć. Dobra, to idziemy wypuścić go. To tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że te porady, które powiedzieliśmy, mogą się okazać przydatne dla was. Jeśli macie jeszcze jakieś inne pytania dotyczące jakichś jeszcze innych kwestii, których być może tutaj nie poruszyliśmy, to piszcie wszystko, czy to w komentarzach, czy to na mailu. Zawsze możemy rozwinąć ten temat. Tak. Lub po prostu wam odpisać, tak? Bo czasami jest tak, że może nagramy drugi film jakiś na ten temat, a na jakieś konkretne na przykład pytanie, odpowiedź na jakieś konkretne pytanie, albo po prostu odpiszemy wam w tej czy w innej formie. Tak jest. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że było to w miarę ciekawe, na tyle, na ile może być, i że będzie to pożyteczne dla was, jeżeli będziecie organizować w przyszłości ślub tradycyjny. I tyle. Do następnego odcinka. Cześć. Czołem. Już koniec.